Hej wszystkim, dzisiaj przyszedłem do Was na pogawędki temat zdrowia. Stwierdziłam, że chcę nagrać taki krótki, informacyjny, zachęcający Was wszystkich filmik do tego, aby zacząć dbać o siebie, o swoje zdrowie. Ja nigdy tak naprawdę jakoś zbytnio nie zwracałam uwagi na to moje zdrowie, na moje ciało, czego potrzebuję, a czego nie potrzebuję. Po prostu sobie żyłam. Wychodziłam z takiego założenia, że jestem młoda, co ma mi się dziać? Zdrowe, młode ciało, wszystko jest tak jak powinno, nic się nie dzieje, Weronika, żyj! No i tak sobie żyła, nie zwracając uwagi na nic, a tak naprawdę nawet jak moje ciało dawało mi jakieś znaki, to ja je po prostu ignorowałam. Mam takie szczęście, że naprawdę, tu żeby nie zapeszyć, w moim życiu nie narzekam na moje zdrowie, ale mimo wszystko raz na jakiś czas moje ciało dawało mi znaki, bo raczej normalnym zachowaniem to nie było. I ja zamiast to badać, sprawdzać, czy jest wszystko okej, czy może właśnie coś zaczyna się dziać i zamiast zostawić to tak jak jest, żeby się pogarszało, lepiej zacząć działać i jak najszybciej pozbyć się problemu? Nie, ja po prostu to zostawiałam, po jakimś czasie mijały te różne dolegliwości i ja żyłam dalej. Nikt nie lubi chodzić po lekarzach, tak mi się wydaje, bo ja nie lubię. Boję się tego, że jak pójdę do lekarza, to usłyszę jakąś złą wiadomość i wolę jej nie usłyszeć. Bardzo głupie myślenie, bardzo głupie nastawienie, bo lepiej usłyszeć, zacząć działać tak, aby wszystko wyleczyć, niż zostawić to na lata, a później po latach okaże się, że przez to, że czekaliśmy, zwlekaliśmy z tym pójściem do lekarza, wszystko się pogorszyło tak, że teraz będzie multum badań, leczenia i nie wiadomo, czy wyjdziemy z tego cali i zdrowi, albo czy wrócimy do tej formy sprzed tej choroby. Ja stwierdziłam, że w 2023 zmieniam to swoje podejście i chcę się zbadać. Chcę pójść w końcu na badania krwi, sprawdzić, czy wszystko ze mną jest ok i później albo działać, leczyć, starać się wszystko naprawić, albo żyć spokojnie, z taką spokojną głową, że wszystko jest ze mną ok. Teraz parę przykładów na to, jak bardzo lekceważąco podchodziłam do tematu zdrowie. Parę lat temu, takie 6-7 lat temu, miałam takie objawy, że przy wypróżnianiu się odczuwałam ból i w moczu pojawiała się krew. Trwało to parę dni, później się to uspokajało, wszystko było ok. Po paru miesiącach pamiętam, że to wróciło i musiałam coraz częściej chodzić do toalety, za każdym razem odczuwałam ból i pojawiła się ta krew. Znowu trwało to parę dni, po paru dniach się to wszystko normowało, z powrotem żyłam normalnie. Ja zamiast pójść do lekarza, dowiedzieć się, o co chodzi, to ja poczytałam troszeczkę w internecie, przestraszyłam się, że to mogą być jakieś tam kamienie, tego typu rzeczy. I zamiast pójść do lekarza, sprawdzić, o co chodzi, wyleczyć wszystko, ja po prostu to zostawiłam tak, jak było. Stwierdziłam, że skoro już jest ok, już mnie nic nie boli, jest wszystko tak, jak powinno, to żyję dalej. Chore, chore. To nie jest normalne. Też miałam na przykład taki przypadek, że co jakiś czas zauważyłam u siebie jakieś tam objawy, wyszukiwałam w internecie i wszystko wskazywało, że mogę mieć problem z tarczycą. W internecie tak naprawdę nie powinniśmy takiej rzeczy szukać, bo tam nieważne co wpiszesz, to na końcu masz raka, umierasz, zostało ci ostatnie parę godzin życia, krzyż na drogę. Nie powinniśmy odpowiedzi szukać w internecie. Nie mówię też, że nie możemy nic sprawdzać w internecie, ale najbezpieczniejszym źródłem powinien być nasz lekarz. W tym okresie swojego życia, nie wiem, dostarczyłam mniej witamin do swojego organizmu i dlatego odczuwałam jakieś tam objawy, zobaczyłam jakieś tam różne zmiany w swoim organizmie. Tak naprawdę wystarczyłoby może dostarczyć więcej witamin i temat by się zakończył, ale ja już sobie ubzdurałam, że ja mogę mieć problemy z tarczycą. No i dobrze, ubzdurałam sobie, że mogę mieć problemy z tarczycą. To co powinna zrobić Weronika? Pójść do lekarza to sprawdzić. Co zrobiła Weronika? Olała temat na kolejne lata. Po jakimś czasie stwierdziłam, dobra, idę zrobić badania krwi, zobaczymy, czy mam coś z tarczycą, czy nie mam. Poszłam do lekarza, pobrali mi krew i na tym historia tak naprawdę mała się zakończyła. Zbadali mojej tarczycy, czy wszystko z nią ok, czy też nie, bo ja nigdy po te wyniki nie poszłam, nigdy po nie nie zadzwoniłam i tak samo lekarka do mnie nie zadzwoniła. Tak naprawdę nie wiedziałam, kiedy mam się z nią skontaktować, kiedy przyjdą te wyniki, nie dostałam takich informacji, po ilu dniach powinnam przyjść do przychodni, ale tak samo ja mogłam po prostu za 2-3 dni zadzwonić, ale też tego nie zrobiłam. I zostawiłam to. Ja poszłam na pobranie krwi i nie poszłam po wyniki. No i dalej żyłam kolejne lata z niewiedzą. Mam chorą tarczycę, nie mam chorej tarczycy. Koleżanki mi mówiły, że w sumie jakbym miała coś z tarczycą, to lekarka chyba by do mnie zadzwoniła. A to wychodzi może, że wszystko z nią jest w porządku, dlatego do mnie nie dzwonią. No ale to też takie jak gdybanie. Jest coś, nie jest, może nie, może tak. To nie jest konkretna odpowiedź od lekarza. No ale co Weronika zrobiła? Kolejne lata nic. No i jakiś czas temu mój organizm znowu zaczął się zachować troszkę inaczej. No i na początku moje podejście było tak jak przez wszystkie te lata, olewawcze, ignorowałam to wszystko, ale coś się nagle zmieniło. Nie wiem jak to się stało, ale kabelki może zaczęły bardziej stykać.
i stwierdziłam, że chcę to zmienić. Pójdę na pobranie krwi jeszcze raz, sprawdzę, co się ze mną dzieje. Poszłam na pobranie krwi, ale tak naprawdę to jeszcze nic nie znaczyło, bo z 4 lata temu tak samo byłam na pobraniu krwi. 2 dni później poszłam na odebranie wyników. I co się okazało? Okazało się, że jestem zdrowa. Niczego mi nie brakuje, witaminy D to mam wręcz za dużo, jedyne co to minimalnie poniżej normy mam żelaza, dostałam tabletki, mam je brać i ponownie wszystko tak jak trzeba. Tyle lat żyłam w niewiedzy, czy mam coś z tarczycą, czy nie. I zamiast pójść, sprawdzić, dowiedzieć się, to ja to tak po prostu zostawiłam i żyłam. I w moim przypadku okazało się, że wszystko ok, wszystko się działo tutaj, po prostu sama się nakręcałam. I jakieś minimalne objawy, które mogły naprawdę wynikać z tego, że w danym okresie dostarczyłam mniej witamin, w danym okresie miałam więcej stresu i dlatego moje ciało zachowywało się tak, a nie inaczej. Powodem nie była tarczyca czy jakaś inna choroba. No ale ja zamiast to sprawdzić, żyłam z taką niewiedzą, sama się nakręcałam. Są szanse, że jedno magiczne zdanie pomogło mi zmienić to nastawienie jakiś czas temu. Sama sobie zaczęłam tłumaczyć, że Weronika, słuchaj, jak ty zostawisz to w spokoju, jak do tej pory robiłaś, a może się okaże, że naprawdę jesteś na coś chora i ty nie będziesz tego teraz leczyła, tylko zostawisz to na kolejne lata i dopiero po kolejnych paru latach dowiesz się, że jesteś na coś chora, ale już jest za późno. I okej, możemy zacząć to wszystko leczyć, ale przez to, że tak ignorowałaś te wszystkie symptomy, te wszystkie swoje objawy, te znaki, które dawało ci twoje ciało, skróciłaś swoje życie o 10 lat. I to tak mnie uderzyło, że ja nie chcę sama sobie odbierać tych lat życia. Ja chcę żyć długo, szczęśliwie, zdrowo. I poszłam, zbadałam się. Na szczęście w moim przypadku jestem z tego powodu naprawdę szczęśliwa, wdzięczna, że jest wszystko tak, jak powinno. A co jak u kogoś innego? Oczywiście nikomu tego nie życzę, ale co jak u kogoś innego właśnie może zakończyć się to w inny sposób. Druga taka osoba, która podchodzi tak samo jak ja do swojego zdrowia, a choruje na jakąś chorobę, ma jakieś problemy, a tego nie wie, lekceważy to i może się zakończyć to źle. Tak samo jeżeli chodzi o lekarza ginekologa, też bardzo długo zwlekałam z kolejną wizytą, żeby pójść sprawdzić, czy wszystko jest tak jak trzeba. Szłam tylko po receptę na tabletki, brałam receptę, a receptę można sobie po prostu wziąć tam na recepcji w przychodni. Nie musisz się widzieć z panią doktor. Brałam receptę i ślad po mnie pryskał. Po pół roku wracałam po nową receptę i znowu Weroniki przez następne miesiące nie było widać. Aż w końcu po jakimś czasie, po tych paru latach, pani na recepcji z tej przychodni powiedziała, że już mam w tym momencie robić termin do doktorki. Ona mnie musi zobaczyć. Nie tak tylko brać te recepty, a żadnej kontroli nie robić. Zmusiłam się do tego, zrobiłam. Wszystko było ok i teraz kolejne lata mogę żyć w spokoju. Chcę naprawdę zadbać o siebie, sprawdzić, czy wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba w moim organizmie i wtedy żyć z taką spokojną głową, że tak, jest wszystko tak, jak trzeba. Ja od lat miałam to w głowie, że ja mogę coś z tarczycą mieć i jak ja mówię lata, to nie chodzi mi o 2-3, tylko 6-7. Ja tak po prostu dalej żyłam. Teraz w końcu mogę odetchnąć. Dlatego radzę Wam, żebyście Wy też wybrali się do lekarza. Nie należy to do jakichś przyjemnych aktywności w życiu, chodzenia po lekarzach, ale raz na jakiś czas. Zmusić się, pójść, zrobić to i żyć ze spokojną głową. Ja w końcu do tego dojrzałam. Cieszę się, że to zrobiłam, że mam już to za sobą. Taki krótki przekaz. Dbajmy o swoje zdrowie. Mamy tylko jedno życie, jedno zdrowie i fajnie by było żyć zdrowym, szczęśliwym jak najdłużej. Badajmy się. Żeby się zmotywować, czasami sama do siebie mówię, że przecież nie jesteś mięczak. Zrobisz to. Jak ja już wypowiem te słowa do siebie i po jakimś czasie nie zrobię tego, no to tak dziwnie, sama siebie obrażam i wychodzi na to, że jest tak, jak mówię. Nie, przecież nie jestem mięczakiem. Muszę to zrobić. I wtedy się motywuję i to robię. Może to tak samo Wam pomoże. Dajmy się, nie czekajmy latami, aby coś zrobić w tym kierunku, bo może być za późno. Po co sobie utrudniać życie? Lepiej żyć zdrowo, szczęśliwie, długo. A może w Waszym przypadku jest tak samo jak u mnie, że przez lata nakręcacie się, a tak naprawdę nic Wam nie jest. W tym momencie, gdzie zauważyłaś te objawy, tak samo po prostu był gorszy okres w Twoim życiu, ale to nie znaczy, że umierasz. Wystarczyło sobie tutaj raz coś mówić i tak naprawdę potem kolejne rzeczy, które zauważyłaś w swoim organizmie, to już na pewno to. Na pewno to, już potwierdzone informacje, tak naprawdę już nie muszę chodzić do lekarza, bo ja już wszystko wiem. Nie. Badajmy się.
To było już na tyle w tym filmiku. Pogadałam sobie. Mam nadzieję, że ruszycie swoje cztery litery, zadbacie o swoje zdrowie, a ja się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym filmiku. Hej!